Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Pytamy ci o tym, o to, czy zakazać pornografii. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu o aspektach prawnych, o tym, jak funkcjonują przepisy, które dozwalają w pewnym segmencie dopuszczenie pornografii na rynek, co jest zakazane, jakie sankcje za to grożą. A teraz porozmawiamy o uzależnieniu od pornografii, dlatego że no jednak jest na liście uzależnień pornografia wymieniona. Naszymi gośćmi w tej drugiej części programu będą pan doktor Bogdan Stelmach, seksuolog z Mazowieckiego Centrum Psychoterapii, i pan Krystian Pietrzak. Pan Krystian zgodził się państwu opowiedzieć, publicznie powiedzieć o tym, jak się uzależnił od pornografii, kiedy stwierdził, że to jest coś, z czym należy walczyć, jak ta walka i ta wyjście z tego wyglądała, ale to zaraz o tym za chwileczkę porozmawiamy. Ale najpierw chciałam się zapytać pana doktora, jak to jest? Mam przed sobą taką listę 10 największych uzależnień. Na pierwszym miejscu oczywiście jest alkohol, papierosy, narkotyki. Mamy też uzależnienie od internetu, od seksu, a na 10 miejscu jest pornografia. O tych uzależnieniach, które wymieniłam, mówi się bardzo często. Natomiast pornografia jest czymś takim, co właściwie no, w wielu przypadkach staje się tematem tabu. Dlaczego, panie doktorze? I czy rzeczywiście ona jest aż na 10 miejscu tych uzależnień? No to myślę, że to jest znamie czasu, że my właściwie pornografię traktujemy bardzo, bardzo tak, no nie jest to, jak pani zresztą słusznie zauważyła, nie jest to przedmiot debaty publicznej. Natomiast ja powiem coś, co być może niektórymi wstrząśnie. To jest najgroźniejsze uzależnienie, dlatego że może trochę inaczej, pornografia w dzisiejszym wydaniu właściwie uderza fundamentalny cel kulturowy przetrwania. I jeżeli popatrzymy na wszystkie te uzależnienia, to one zawsze dotyczą jakiegoś czynnika silnie zmieniającego nastrój, prawda? I człowiek w różny sposób dystrybuuje czy też ogranicza dostęp, ponieważ zawsze jest pewien procent osób, które ulegają uzależnieniu, i pojawiają się efekty, które prowadzą do szkodliwości osobistej, ale też społecznej. I to jest oczywiste, truizmem jest mówienie, że uzależnienie od alkoholu Czyli prowadzi te wszystkie, do... Dobrze rozumiem, że te wszystkie uzależnienia oprócz pornografii to są takie, gdzie no, dotykają części ludzi, ale część ludzi w ograniczonym stopniu korzystają z alkoholu, z papierosów, ze słodyczy, nie ulega temu uzależnieniu. No oczywiście, tylko że wie pani, no, samo uzależnienie praktycznie prowadzi do skutków takich, że człowiek prędzej czy później ulega konsekwentnej degradacji i osobistej, i społecznej. No, przede wszystkim traci i możliwości, bo pojawiają się efekty szkodliwe w sferze możliwości seksualnych, ale też traci zainteresowanie w ogóle partnerem, człowiekiem jako takim, tak? To znaczy on zaczyna się wyłącznie realizować po prostu poprzez pornografię. Ale ponieważ tak jak ze wszystkimi oczywiście czynnikami zmieniającymi nastrój, to nie 100% osób się uzależni. Ja chciałbym też zwrócić uwagę na to, że sama konsumpcja pornografii ma swoje dramatyczne konsekwencje. I teraz żebyśmy mówili o skali, jeżeli w 2002 roku około 36% mężczyzn miało do czynienia z pornografią internetową, czyli używało je, konsumowało dla uzyskania efektu w postaci podniecenia i następowej masturbacji, no to też musimy sobie powiedzieć, że pornografia w 2016 dotyczy już ponad 97% mężczyzn, więc my mamy pewną skalę, która dotyczy ogółu społeczeństwa, i musimy się zastanowić, jakie są konsekwencje. Natomiast konsekwencje są dramatyczne. Za chwilę o tych konsekwencjach porozmawiamy, poprosimy pana Krystiana, żeby nam opowiedział, jak to się zaczęło, jak to się wszystko w pana przypadku zaczęło i kiedy nastąpił ten moment, kiedy pan uznał, że to już jest groźne dla pana. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, jak to się zaczęło, bo nie sam początek, kiedy człowiek natyka się na jakąś erotykę, pornografię, jest tym właściwym początkiem, bo często trzeba się wrócić troszkę wcześniej. Kiedyś ludzie nie mieli też świadomości, jak bardzo, kiedy jeszcze nie było internetu, jak bardzo powszechna będzie pornografia i do jakich tragedii może w życiu doprowadzić. Więc w moich czasach rodzice nie rozmawiali o tym z dziećmi, nie widzieli takiej po prostu potrzeby, takiej konieczności, bo to, tak jak powiedziałem, to nie było zjawisko takie powszechne. I
To mi się wydaje, że to było też, to się też bardzo mocno przyczyniło do tego, że później ja jako dziecko, jako później nastolatek i człowiek dorosły coraz bardziej w tą pornografię wchodziłem, bo nikt mnie przed tym nie przestrzegł. A sam początek, kiedy w ten świat erotyki zacząłem wchodzić, to miał miejsce około 10-12 lat wtedy mogłem mieć, gdzie przypadkowo natknąłem się na gazetkę z takimi zdjęciami pornograficznymi. I jako młodego chłopca, który już w ten świat fizycznej takiej seksualności powoli zaczynał wchodzić, po prostu to był tak silny bodziec, że później z czasem coraz częściej zacząłem tego szukać, pragnąć tych obrazów, bo jeśli chodzi o doznania fizyczne, było to po prostu jakąś przyjemnością. I wtedy jako młody chłopak ja nie miałem zupełnie pojęcia, że doprowadzi mnie to w życiu dorosłym do ruiny, że nie będę potrafił sobie poradzić sam ze sobą, że nie będę potrafił patrzeć normalnie na drugiego człowieka, zwłaszcza na kobiety, że każdą kobietę, która jakkolwiek będzie atrakcyjna w moich oczach, ja będę postrzegał tylko i wyłącznie fizycznie, jako coś, co można skonsumować, coś, co można posiąść, że to był cel, który miał tylko i wyłącznie służyć zaspokajaniu moich potrzeb. Ja nie potrafiłem spojrzeć na kobietę jako na tak w pełni, jako na drugiego człowieka, który też ma swoje potrzeby, ma swoje ambicje, że kobiety, w które będą wchodziły w związek ze mną, będą na tym cierpiały, bo one nie będą przy mnie wzrastały, rozwijały się, tylko ja będę przez swój nauk ciągnął je ze sobą w dół. Nikt mnie o takich rzeczach nigdy nie przestrzegał, a okazało się to w życiu dorosłym bardzo, bardzo groźne. I też to był mój osobisty dramat. Problem, kiedy dostrzegłem problem? Problem dostrzegłem w momencie, kiedy już widziałem, że coś ze mną dzieje się nie tak. Że to życie, ja w głębi gdzieś tam zawsze czułem, że to życie to nie jest takie życie, jak powinno wyglądać. Że ja tylko żyję takimi, to były takie tylko okresy zaspokojenia się i od momentu zaspokojenia się szukania. Już znowu we mnie cały czas z każdą minutą upływającą narastało takie ciśnienie, żeby znowu zajrzeć. Mm-hmm. I to było takie okresowe życie, a głowa cały czas tylko była ukierunkowana na myślenie o tych obrazach, które widziałem. Mówił pan o tym, że pierwszy raz zetknął się z pornografią w wieku 12 lat, potem te lata następne, ale ten okres od 12 lat do 18, 19, 20, to jest ten okres relacji, kiedy chłopcy zaczynają dostrzegać drugą płeć, zawiązują się przyjaźnie najpierw, potem pierwsze miłości, chodzi się na randki, potem się szuka odpowiedniej kandydatki na żonę, oświadcza się, zakłada się rodziny. Pan na ten cały ciąg zdarzeń ominął. Właściwie może nie aż tak. Miałem, niestety nie ominął mnie i niestety nie ominął też moich partnerek, bo ale one szukały w związku z panem czego innego niż pan u nich, prawda? Pewnie tak. I ja jako chłopak, później mężczyzna, który sam ze sobą nie jest w stanie sobie poradzić, też nie powodowałem tego, że one się przy moim boku czuły szczęśliwe. I mało tego, ja prowadziłem przez moje zachowanie doprowadzałem do zranień tych kobiet, do tego, że tak jak powiedziałem, że one zamiast przy mnie wzrastać, to one szły razem ze mną na dno. I przyszedł taki czas, kiedy poznałem moją małżonkę, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będzie moja małżonka, ale też ona miała swój wielki udział w tym, że ja dzisiaj jestem uzdrowiony z pornografii i że dzisiaj jestem czysty. Porozmawiamy jeszcze o tym dalszym ciągu w trzeciej części naszego programu, ale rozumiem, że znalazł pan pomoc u specjalisty. Musiał pan poszukać psychoterapeuty, psychologa, psychiatry, grupy wsparcia. Moim specjalistą okazał się Jezus Chrystus i to nie chodzi teraz o to, że ja tutaj kogokolwiek chcę odwieźć od szukania pomocy u specjalistów. Nie, szukajcie tej pomocy, wszyscy, którzy tego słuchacie, a macie taki problem, szukajcie tej pomocy u specjalistów, tylko też badajcie tych specjalistów, żeby to byli specjaliści, którzy potrafią żyć z miłością do drugiego człowieka, zwłaszcza z miłością do Pana Boga, bo taki specjalista, dzisiaj ja wiem, że to jest najbezpieczniejszy człowiek, który wam może pomóc. Bo są czasami tacy specjaliści, którzy też potrafią doprowadzić człowieka niestety na drugie dno, wyciągając z jednego bagna, wpychają w drugie i takich specjalistów ja osobiście radzę unikać.
Dobrze, panie doktorze, dużo osób się do pana zgłasza z takimi problemami, jakie miał pan Krystian. Coraz więcej, to znaczy my musimy sobie powiedzieć tak, bo tutaj oczywiście pan Krystian w sposób autentyczny mówił o swoich odczuciach, tak, to znaczy, ale też chciałbym na te 12 lat średni okres zakażenia pornografią, to już przeszłość, dzisiaj mamy 10 lat i to się konsekwentnie, 9, tak, to się konsekwentnie obniża. I ta tragedia coraz bardziej pogłębia oczywiście, pogłębia konsekwencje. Oczywiście coraz więcej i to jest, znaczy mamy takie odczucie, że właściwie czeka nas fala. To znaczy to już trochę tak jest, że różne kwalifikowane ośrodki w zasadzie odmawiają przyjmowania kolejnych osób chętnych do leczenia, dlatego że nie chcą się zamknąć w pornografii, bo jest też oczywiście cała masa różnych innych zaburzeń seksualnych, które trzeba leczyć, tak. Natomiast to, co się dzieje na naszych oczach, to jest tak naprawdę, ja to nazwę straconym pokoleniem. To znaczy, Krystian tutaj pokazał pewien proces, bo ja bym chciał też rozdzielić, bo czym innym jest uzależnienie, czy też konsumpcja pornografii osoby dorosłej i leczenie uzależnienia osoby dorosłej, czym innym jest leczenie osoby dorosłej, która zakaziła się jako dziecko. Dlatego, że to jest sprawa bardzo, przepraszam, bardzo trudna. Tutaj mamy to, co przed chwilą pan Krystian opisywał, to jest taki szczególny okres dorastania, kiedy jesteśmy w wieku młodzieńczym, kiedy mamy taki pierwotny idealizm, znaczy wszystko musi być naj. Miłość musi być dożywotnia, dozgonna, fantastyczna, wielka, głęboka, przyjaźń oczywiście bez żadnej rysy. To jest taki okres, który w życiu człowieka musi się zdarzyć. W czasie dorastania my, to potem stanowi takie odniesienie w późniejszym życiu, kiedy się troszeczkę urealniamy, że nie wszystko jest takie piękne, jak uważaliśmy. Ale pornografia, konsumpcja pornografii, bo żebyśmy to rozdzielili, to nie chodzi czy uzależnienie, konsumpcja pornografii. Można się nie uzależnić, konsumować i dalej są szkodliwe skutki. Ona redukuje ten okres tego idealizmu, bo tego idealizmu po prostu już panie nie doktorze, będzie. Ponieważ musimy już do tej części końca zmierzać, to chciałabym prosić, żeby pan krótko nam powiedział, a jakie są, bo skończyliśmy poprzednią część, kiedy pan mówił o tragicznych aspektach, o tych złych, szkodliwych aspektach konsumowania, jak pan to określa, pornografii, korzystania z pornografii. Czy jakie najważniejsze są, najgorsze efekty korzystania z pornografii? To może tak, ja nie chciałbym powtarzać, co pan Krystian powiedział, bo on bardzo, bardzo, no to jest autentyczny przekaz, więc on nie podlega żadnej dyskusji i to można tylko uporządkować, ale ja bym chciał powiedzieć o czymś absolutnie jednym i to niech to zabrzmi jako memento. My podważamy jako społeczeństwo fundamentalny cel kulturowy przetrwania. I to nie jest tak, że to specjaliści wymyślili. Ja mogę powiedzieć, że to już jest zbadane. Jest takie społeczeństwo japońskie, w którym badania społeczne osób w wieku od 23 do 35, bo to jest okres wchodzenia w związek małżeński w Japonii, wykazały, że 70% mężczyzn nie jest zainteresowany nawet dotknięciem kobiety. Ja nie mówię o czymś tak obrzydliwym, jak współżycie seksualne z nią, ponieważ samo dotykanie jest niehigieniczne, obrzydliwe, oni się realizują wyłącznie w pornografii. Co ciekawe, 47% kobiet japońskich w tym wieku tak właśnie wygląda. To jest oczywiście do sprawdzenia, każdy może sobie... To jak tam u nich z przyrostem naturalnym? No właśnie, każdy może sobie wygooglować. Japonia jest w tej chwili w fazie wymierania społeczeństwa, to znaczy przyrost naturalny jest tak niski, że on już w tej chwili nie uzupełnia w żadnej mierze nawet pewnego, więc Japończycy wymierają i to jest pewne memento, ponieważ zmiany kulturowe, jakie wynikają z samej konsumpcji pornografii przez dzieci, są zmianami, które przede wszystkim redukują rodzinę jako fundament. Nie ma czegoś takiego jak rodzina dla konsumenta pornografii i to jest sprawa. My zgadzamy się na wymieranie, no tak po prostu. Kończymy tę część naszej rozmowy. Pan doktor Bogdan Stelmach, seksuolog z Mazowieckiego Centrum Psychoterapii, był naszym gościem. Pan Krystian jeszcze z nami zostaje na następną część, a z państwem spotkamy się ponownie za chwilę.